Jak to? Przecież zapowiedziała, że latem opowie o małych rysiach. I już nie usłyszę tej historii? Małgorzata. Budziła mnie swoim ciepłym głosem. Czułem radość w sercu i wiosnę w pochmurne, szare dni. Wacek. Jej głos brzmi mi do dziś. Mila. Nasza Simona. Nie ma piękniejszej rzeczy w puszczy, nie ma, jak taka wygwieżona, mroźna noc i nagle gdzieś niedaleko pięć wilków zaczyna śpiewać. Ja to słyszałam raz jeden jedyny tuż za płotem i to było przeżycie mistyczne, bo one zaczynały w ten sposób, że rodzice zaczęli pierwsi, nisko i tak wznosili tą nutę do góry i ona tak drgała i trwała. I dołączyły cztery czy pięć szczeniaków, które takim cieniutkimi głosikami dziawkały. I stworzyła się taka piramida dźwięku, która przez moment tylko pulsowała. Potem wyciszyły się drugi raz, a potem sobie poszły. To była pieśń stada, które poprzez wspólny koncert dograny tworzyły jedność uczuciową ze sobą. Poprzez tworzenie sztuki, bo zwierzęta tak samo uprawiają sztukę jak ludzie i tak samo ją potrafią docenić. I to dostosowywanie, synchronizowanie głosów to nieprawdopodobne przeżycie. Także w momencie jak wilki wyją, to mowy nie ma o strachu. Cóż pocznie bez pani, Simono, ten pierwotny las? Białowieżanka. Dziękuję, że pani była, że uczyła nas o tym, że człowiek nie jest pępkiem świata. Łukasz. Za ciepły głos, humor, uśmiech. Robert. Wspaniała kobietka. Bardzo porządna. Przyrodnik, miłośnik, las. No, razem żeśmy tu mieszkali w Białorusi. Przychodziła po gazety. Sympatyczna. Bardzo fajna naprawdę. Miała zawsze swoje zdanie, mówiła to, co myślała. No na temat rezerwatów, na temat przyrody, to co ją po prostu interesowało bardziej, jak tam polityka. A gazetę tam czytała, ale to mówi, wszystko bzdury pisze. Mówi, nie będę się wypowiadała, bo to drażni mnie ten temat. I wszystko. Mądra, uczona. Już żałuję, że jej więcej nie zobaczę. Nie usłyszę głosu, miała tak specyficzny głos, że czy warszawiacy nie rozstali, czy ktoś. Jak wejdzie pani Simona, gazetę kupuje, nawet tym odwrócona. O, pani Simony głos. O, pani Simona, Łukasz, bo Boże, pani Simona. No. Wspaniała kobieta, bardzo żałujemy, naprawdę. Ona lubiła radio. Ona lubiła radio i film. Chyba nie telewizję, dlatego że telewizji nie oglądała, o czym bardzo często mówiła. Radio lubiła i dlatego współpracowała z nami bardzo długo. Audycje pani profesor ukazywała się na naszej antenie od wiosny 2001 roku. W sumie wyemitowaliśmy premierowych odcinków 1816. Była to bardzo duża praca, ale była to przyjemna praca. To była i dla nas przyjemność, ale sądzę, że i ona również cieszyła się z tego, że może komuś to powiedzieć. Komuś, znaczy słuchaczom Radia Białystok, ale nie tylko Radia Białystok, bo w całej Polsce miała swoich zwolenników. Pani piszczy w trawie, no bardzo króciutko. Czy nie można, żeby troszeczkę pani... Dłużej piszczała. Prawie każda osoba, której się podobają te opowiadania, to tak właśnie mi mówi, że są za krótkie. Natomiast to jest głęboka mądrość Radia Białystok. Mnie taki miły pan powiedział, że wie pani, jechałem samochodem, pani coś tam zaczęła o drapieżnikach opowiadać i nagle się zorientowałem, że nie pamiętam, że jestem na drodze. No gdyby to było 6 minut, to mógłby wpaść w latarnię. Także być może, że ten niedosyt tych 3 minut i tego, że ja staram się w bardzo wyrachowany sposób kończyć opowiadanko, że coś tam się dzieje, ale o tym opowiem następnym razem, to powoduje, że państwo macie ochotę słuchać następny raz. A poza tym, ile można mówić? To była faktycznie osoba, która potrafiła opowiadać godzinami. Czasami trzeba było jej przerywać. Mieliśmy ten gest pokazywania
tak, że czas nas goni i trzeba skończyć konkretną gawędę. Wtedy pani profesor, dobrze, jeszcze kilka zdań, żeby zakończyć. Do tych gawęd bardzo solidnie się przygotowywała przed każdym nagraniem. To była lektura szeregu książek, to było szperanie po internecie, wyszukiwanie ciekawostek, które mogłyby zainteresować. Z takiego wyjazdu przywoziliśmy na przykład godzinę nagrań, ale to nie jest tak, że to nagranie trwało tylko godzinę. Myśmy tam siedzieli 3, 4, 5 godzin. To była wyprawa na cały dzień do pani profesor, bo z nią naprawdę bardzo przyjemnie rozmawiało się o wszystkim. No to w pracy naukowej takich luźnych tematów na to nie było specjalnie czasu. Od siebie bardzo wiele wymagała, pracowała od świtu do nocy, a można powiedzieć, że i dłużej, bo również i po nocach. Czasem jeżeli przychodziłem do zakładu gdzieś tam o 8 wieczorem, żeby coś jeszcze zrobić, ona była. Wychodziłem o 10, ona jeszcze była. Także była bardzo zdyscyplinowana, wymagająca. Ale oczywiście, jeżeli ktoś potrzebował pomocy, jakiś pracownik, to znalazła dla niego czas i dobre słowo. Podziwiałem panią profesor za szerokie zainteresowania i za wiedzę na temat zachowania się zwierząt, ich odczuć. Była uznanym specjalistą w tej dziedzinie. Traktowała te zwierzęta jako swoich przyjaciół i zawsze miała na uwadze to, żeby te badania nie przynosiły im szkody. Była bardzo krytyczna w ocenie innych naukowców co do metodyki badań przez nich używanej. Może zbyt wymagająca była na tym polu. Cóż za wspaniała i ciepła osoba, a jednocześnie niepodważalny autorytet dla nas biologów i przyrodników. Maria. Dziękuję za wiedzę uzyskaną na zajęciach ekologii i ekofilozofii. Studentka. Dziękuję jej za to, że jak nikt nie dawał mi możliwości pisania pracy o jaskółkach, ona przyjęła mnie z wielką radością. Teraz wiem, że muszę napisać tak dobrą pracę, aby pani profesor była z niej zadowolona. Bożena. Była dobrym duchem puszczy i ludzi pracujących dla puszczy. Była niezmordowana. Często współpracowałam z nią przy formułowaniu projektów rocznych zadań ochronnych Parku Narodowego, takiej stricte ochronnej działalności parku. Czasem ja już padałam ze zmęczenia, ale pani profesor motywowała mnie jakoś i jeszcze wieczorem, już czasem bardzo późno, poprawiałyśmy te projekty zadań w taki sposób, aby to służyło najlepiej ochronie tej Puszczy Białowieskiej, która była jej całym życiem. No na pewno, zostawiła w każdym człowieku w Białowieży dużo serca, dużo miłości dla przyrody. Jestem pracownikiem łowiectwa, a Simonka pomagała w liczeniu zwierzyny, opracowywała programy co do odstrzałów, co do planowania. Ona na swój sposób często stawała okoniem przeciwko nam, ale mimo wszystko dużo nam pomagała. Była nieustępliwa i walcząca o swoje racje, ale przesympatyczną i wpisała się naprawdę bardzo głęboko w historię Białowieży. Ja czasem mogę robić wrażenie takiego jagniątka, ale nie jestem jagniątkiem, nie. Walczę jak mądry dziki zwierz. Staram się strategię obmyśleć, ponieważ mnie zależy na tym, żeby daną batalię wygrać, a nie tylko narobić hałasu, wybić komuś zęby i pazury i co? I uciec potem. Nie, nie o to chodzi. Z tym, że staram się nie walczyć we własnym interesie, tylko na przykład w interesie zwierząt czy przyrody. Uda się, to się uda, nie uda się, to zaczynam po jakimś czasie, aż się w końcu kiedyś mnie czy komuś innemu uda. Znaczną część gawęd, dlaczego w trawie piszczy, nagrywaliśmy bezpośrednio w puszczy. Pani profesor mówiła, o tu jest taka ławeczka, możemy tu usiąść, spokojnie ponagrywać. Naturalne były dźwięki przyrody, ptaszki latały, jakieś tam owady. Siedzimy, nagrywamy coś, ktoś jedzie rowerem. Dzień dobry, mówi, każdy znał panią profesor w Białowieży, każdy zaczepiał, coś chciał powiedzieć, dołożyć swego.
tak, ona zawsze tu, o, tu pogaz przyjeżdża, tak, to zawsze na tak. swoim, tu porozmawia jeszcze, stanie. Tak, to, tak taka bardzo kobiecina, nie to ona nie tak. wymszała się. W ogóle my liczyliśmy ją jako białowieżanką. O taka była do ludzi, do zwierząt. I w ogóle, no kobieta super przeżywamy jako białowieżanie, że straciliśmy tak wybitnego profesora, naukowca, która umiała z każdym, bez względu na wiek, na wykształcenie, porozmawiać. Profesor Simona Kossak miała otwarty umysł, nie była jakimś zasklepionym naukowcem, tylko w swojej dziedzinie patrzyła szeroko na otaczającą ją przyrodę, rzeczywistość w ogóle. I dla nas tutaj, mieszkańców Białowieży, nie było niespodzianką, że ona akurat zainteresowała się miejscami mocy. To miejsce przyciągało magią, urokiem, zresztą ona sama też mieszkała w takim magicznym, można powiedzieć, miejscu. No mam na myśli tutaj uroczysko dziedzinkę i leśniczówkę dziedzinkę. No i któregoś razu spotkaliśmy się w grupie. Profesor Simona powiedziała, że nosi się z zamiarem wykorzystania tego odkrytego przez nas miejsca w głębi puszczy dla celów turystycznych. I po prostu doprowadziła do uporządkowania tego miejsca. Teraz, jak turyści przyjeżdżają do Białowieży, to poza żubrami na drugim miejscu pytają o miejsce mocy. Uwielbiam książki o UFO i absolutnie jestem przekonana, że UFO istnieje jako zjawisko obiektywne. Uwielbiam wszystkie książki o alternatywnej archeologii, które mówią, że były cywilizacje, które zaginęły, że były cywilizacje z kosmosu, które przyjechały na Ziemię. Uwielbiam i wiem, że gdybym miała na przykład możliwość równoległego życia w 5 wcieleniach, to bym była archeologiem też. Pani profesor, piszę do pani z odległego Gdańska. Choć to pierwsze chwile bez pani, już tęsknimy. Magdalena. Rozsiane przez panią ziarna będą kiełkować, rozwijać się i przypominać panią. Wielbiciele z nadbiebrza. Codziennie słuchałem audycji pani profesor przez internet. Wiesław z Paryża. Będzie mi brakowało pani profesor, student z Hajnówki. Naukowiec, ale to był naukowiec, który nie mówił ex cathedra. To był naukowiec, który mówił językiem zrozumiałym dla każdego z nas. Była osobą, która jak nikt potrafiła wyjaśnić, wytłumaczyć takie czy inne zachowanie sarny, dzika, mrówek, lwa, pająka. Dziękuję. Dosłownie każdego zwierzaka. Tak, bardzo, bardzo. I to dwa razy powtarzają nawet. Także lubię. Przyrodnicze takie. Ciekawe, naprawdę. Cały czas rano, zawsze o 9:00 i później po południu powtórka była. Potrafiła bardzo fajnie mówić o przyrodzie. Propagowała te informacje wśród ludzi. Promowała naszą Puszczę Białowieską. Kiedy się jechało do pani profesor Kossak, trzeba było być i samemu przygotowanym na spotkanie z nią. Trzeba było i wiedzieć, co słuchacze mówią o gawędach, jakie są reakcje na dany cykl gawęd dotyczących czy bocianów, czy nadchodzącej wiosny. I zdawaliśmy taką relację, że tutaj słuchacze dzwonili, pytali, przekazywaliśmy te uwagi, te telefony. Tak siedzę i słucham Radia Białystok codziennie, a szczególnie o tych zwierzętach. Wiem, że ta pani pochodzi z Krakowa, a że mieszka w Białowieży. Mógłbym jej słuchać i słuchać i słuchać i słuchać. I to jest to. I bardzo tej pani dziękuję za taką opowieść. Bardzo jej bym chciał podziękować, a ja jestem na wózku, nie mogę z nią się spotkać, ale tak przez radio mówię, że bardzo panią kocham i całuję za te opowieści. Przyznam się szczerze, że byłam zagubiona, bo spadło to na mnie bardzo nagle, bo ja się spodziewałam, że no pojadanka, no to sobie mówi tam przez radio. I to, co mnie spotkało teraz, to są dla mnie żniwa. Żniwa tej całej pracowitości przez ileś lat, że wreszcie
albo w ogóle zostałam polubiona w tym, co robię i żartuję sobie na targu w Fajnówce, bo jest to najmilsze miejsce na świecie. Przychodzę tam sobie zakupy robić i panie podchodzą i mówią, a my panią słuchamy w radiu i bardzo to lubimy. I ja się śmieję wtedy, mówię, że jestem najsłynniejsza osoba na Białostoczyźnie, ja i pies sołtysa, bo jesteśmy głośni. On szczeka, a ja w radiu mówię. Prawda, tak, bywało często bardzo miło, naprawdę. Rozmawialiśmy w ogóle, no, jeżeli ktoś chciała coś kupić, proponowałam jej, ona wybierała sobie sama. Bardzo dużo winogronów u nas kupowała, bardzo dużo, kilogramami. Zawsze uśmiechnięta, zawsze bardzo miła pani, zawsze. Nigdy tam nie było na jej twarzy, żeby ona jakaś ponura była, czy coś, z życiem po prostu. Tak, bardzo często przychodziła do nas, odwiedzać nas. Zawsze była energiczna. Miała dużo zawsze do powiedzenia. O wszystkim, naprawdę o wszystkim, o życiu. Zawsze coś miała na przykład jakieś tam o butach, na przykład jak u mnie zrobiła zakupy, to też miała dużo do powiedzenia. Bardzo pamiętamy, bardzo fajna. I w ogóle bardzo sympatyczna, jak szła, to miło było na nią patrzeć, naprawdę. Często rozmawiała, często z nami. A o wszystkim. A ty nie płacz. Osobiście jej tak nie znałem blisko, tylko że po prostu no jako klientkę. Mam książkę z jej dedykacją i chyba stąd pamiętała moje imię, bo jak przychodziła, to zwracała się do mnie po imieniu. Mieliśmy taki wspólny temat, bo ja 8 lat wstecz przyjechałem z innego rejonu Polski i byłem zafascynowany tą przyrodą tutaj, bo chciałem się wpasować po prostu w krajobraz tej Puszczy Białowieskiej. Nie wiem, czy mi się udało. Co prawda bardzo krótko, bo ona to zawsze biegiem, mało czasu było. Ale jak rozmawialiśmy, to najczęściej o przyrodzie, że już tam Zabilca, już się było w Puszczy. Najczęściej kupowała bluzki w kolorze zielonym i taką odzież, której nie trzeba prasować, jako że wszyscy widzieliśmy, że nie miała tam prądu i musiały być to rzeczy praktyczne. Nawet po wojnie jeszcze sporo domów w Polsce nie miało światła elektrycznego i ludzie nie tylko żyli, ale wspaniałe rzeczy tworzyli. Przecież właściwie cała nasza spuścizna kulturalna, jaką mamy, nie tylko my Polacy, ale Europejczycy, to powstała przy lampach naftowych, przy łuczywie, a w wielkich grotach, gdzie ludzie jaskiniowi malowali po ścianach, to w ogóle wręcz czasem intuicyjnie, bo w absolutnej ciemności. Także światło elektryczne i te takie różne buzery 21 czy 20-wieczne, to właściwie one mają słabe przełożenie na to, co człowiek robi i kim jest. Oczywiście w miejscu pracy mam wszystko, co potrzeba, żeby być naukowcem. Pierwsze to jest komputer. To jest, w tej chwili to jest narzędzie podstawowe, ale jest światło elektryczne, no i wszystkie te, co się tam wtyka do tych wtyczek, to wszystko oczywiście jest, a w domu tego wszystkiego nie ma, bo nie ma tych wtyczek. W związku z czym w domu jest święty spokój. Telewizor, światło elektryczne i tego typu takie... Naprawdę to nie jest to, do czego Simonki tęsknią. Pani Simona była oazą spokoju, rozsądku, mądrości życiowej. Alina. Pamiętam, jak byłem szczęśliwy, gdy na festiwalu filmów w Goniądzu poznałem panią profesor. Bardziej to pamiętam niż film. Tomasz. Zawsze jak słuchałyśmy z mamą jej opowiadań, to nam przysłowiowe gęby się uśmiechały, albo się dziwiłyśmy, że czegoś o zwierzętach jeszcze nie wiemy. Iza z Ełku. Uwielbiałam jej audycje. Były jak promyk uśmiechu. Tak miło, pozytywnie nastrajały. Ulcia. Ona cieszyła się tym dziełem stworzenia jako profesor wykładający ekofilozofię. Poprosiła w tych ostatnich godzinach o to, by Bóg był obecny w jej ostatniej drodze. Zawsze powtarzała, że jest on obecny w wielkości kosmosu, jest on obecny w małej Biedronce, w śpiewającym ptaku. I zawsze powtarzała, że jedną z najpiękniejszych modlitw jest pieśń słoneczna świętego Franciszka, do którego czuła swoiste nabożeństwo. Pani profesor Simona Kossak, mówiąc o zwierzętach, mówiąc o przyrodzie, w zasadzie mówiła o ludziach, o naszym życiu i wskazywała nam, mówiła nam, że od zwierząt możemy się nauczyć bardzo dużo. Przede wszystkim uczuć i to tych uczuć najważniejszych.
Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy pracować z taką osobą jak pani profesor Simona Kossak. Dziękujemy Ci, Simono, za miłość do ludzi i przyrody. Dziękujemy, że żyłaś wśród nas, samorządowcy z gminy Czeremchy. Łączymy się ze smutkiem lasów i ptaków i dzikich zwierząt. Społeczność szkolna Liceum Plastycznego imienia Wojciecha Kossaka w Łomży. Zostaniesz na zawsze w puszczy i Twój głos usłyszymy, jak wejdziemy w las. Basia. Ostatnią wolą pani profesor, zresztą już od dłuższego czasu, była ta refleksja rodzinna i powiedziała, że czas by historia zatoczyła krąg i ona jako ta część czwartego pokolenia Kossaków w prostej linii Juliusza, Wojciecha i Jerzego powróciła do tej rodzinnej parafii, z której pochodziła jej babka Maria Kisielnicka. Tym bardziej, że w Leśniczówce i przez całe jej życie, odkąd opuściła Kossakówkę, towarzyszył jej zabrany stamtąd obraz Juliusza dworu w Stawiskach. A więc z tym miejscem była zżyta, aczkolwiek ta jej decyzja bardzo zaskoczyła, by to miejsce spoczynku było miejscem cmentarza parafialnego w Porytem. Nie była stąd, a stała się nasza. Żal mi serce ściska, jak po kimś bliskim, bo była mi bliska. Ewa. Gdyby ona była wiecznie, byłoby to pewnego rodzaju uśpienie, bycie we wspaniałym letargu, bo tak właśnie czułem się, słuchając jej gawęd, a to rozleniwia. Teraz muszę sam w sobie odnaleźć Simonę i jej podpowiedzi. Filip. Jest. W tej budzącej się właśnie do życia przyrodzie. W każdym listku, w podmuchu wiatru. Jest w książkach, w gawędzie. Jest w naszych głowach, we wspomnieniach i w wiedzy zdobytej dzięki jej wspaniałym opowieściom i wykładom. Jest i zawsze będzie. Agnieszka. I tutaj też apeluję, że jeżeli ktoś z Państwa chce coś zmienić w swoim życiu, bardzo chce, ale nie w sposób wykalkulowany, tylko instynktownie, nie słuchać dobrych rad, które są zawsze przeciwne, tylko robić to, do czego ciągnie, sercem ciągnie, bo inaczej ma się całe życie przechlapane, przegrane. Gdybym ja wtedy w Krakowie, i to powtarzam dzisiaj z pełną świadomością, gdybym posłuchała tych rad osób, które szanowałam, które uważałam za mądrzejsze od siebie, to dzisiaj bym była takim zwykłym mieszczuchem krakowskim, zgorzkniałym i miałabym to niespełnione marzenie, że mogłam mieć zupełnie inne życie. Po prostu trzeba było to zrobić, co ja zrobiłam. I gorąco zachęcam. Wszystkie marzenia, które nie są skrzywdą dla innych ludzi, należy realizować wbrew rozsądkowi. Była to audycja Alicji Pietruczuk, Nasza Simona. Profesor Simone Kossak wspominali jej współpracownicy Jerzy Gutowski z Instytutu Badań Leśnictwa i Małgorzata Karaś z Białowieskiego Parku Narodowego, Jarosław Iwaniuk i Jerzy Leszczyński, dziennikarze Polskiego Radia Białystok, ksiądz Janusz Marian Kotowski, proboszcz parafii w Porytem oraz mieszkańcy Białowieży i Hajnówki. W audycji wykorzystano wpisy słuchaczy do księgi kondolencyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok.